Hej moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Total War Attila. No dobra, więc tak, zakończyliśmy sobie chyba na ogarnianie tutaj armii. Gdzieś to chyba jakaś większa rekrutacja jest, co nie? Nic, tak, dokładnie jest. Dokładnie, iż ona i tak jest, to jest prawda. Dwie tury pasterzy bydła. Trzeba rozbudować się pod względem ekonomicznym. Przeczytałem sobie troszeczkę opinię na temat kampanii Hunów, między innymi z serwisów zagranicznych. I powiem tak. Są różne zdania. Niektórzy twierdzą, że kampania Hunów jest ujok, fajnie zrobiona. Inni mówią, kurczę, dużo jest takich niefajnych rzeczy. Ale wszyscy mają jeden bardzo istotny problem. Dużo, większość osób narzeka, że tak naprawdę plądrowanie jest opłacalne, może nie tyle opłacalne, plądrowanie tak naprawdę daje korzyści dla Mongołów, tak, dla Hunów większe, w momencie kiedy to już ta kampania jest bardzo zaawansowana i dlatego tam miasta są bardzo bogate i wtedy jest tam bodajże 25% przelicznik dodatkowy i pieniędzy plądrowanych, więc to jest nawet w granicach 20-30 tysięcy za miasto. Faktycznie to jest bardzo duża suma, ale początek jest kiepski, dlatego że Mongołowie mają bardzo dużo wrogów wokół siebie i faktycznie to widzimy w naszej kampanii. No ale trzeba się przebić. Dobra, odpuścili. Dąż do wojny przeciwko ich żądania. Wiesz co ci powiem? Nie bronisz mnie. Absolutnie, nie broniłeś mnie przed nimi, więc nie rozumiem absolutnie na jakiej podstawie miałbym dołączyć teraz do tej wojny. To tak naprawdę ja tylko na tym tracę. A ze względu na to, że już teraz mamy bardzo fajne dwie armie, nawet powiedziałbym, no trzeciej to nie, ale dwie armie będziemy mieli już za jedną turę bardzo fajną, za dwie tury będziemy mieli dodatkowe fajne budynki, fajny budynek jeden do pasterz bydła, który da nam, nie wiem czy trzeba będzie przeszkalać, czy automatycznie da nam lepszą konnicę, to jest bodajże 5%, ale zawsze to jest dobrze. Ojejku, to źle. Ale tak, mamy na razie przychód na minusie. Da się mieć przychód na minusie? Nie wiem. Ej, to jest to moja słabsza armia, tak? To. Tutaj mogę, tak, tutaj mogę. Wala będzie indziej coś wybudować, no ale nie mam pieniążków. Znaczy nie mam przede wszystkim w tej chwili rozwoju miasta. Co to nam daje? 300. To by nam się bardzo przydało. Mniejszy koszt budowy i tak dalej. Dwa razy mam Jurty Starszyzny. Czy ja to burzyłem wcześniej? Ale bo to mi się nie przyda w tym miejscu, absolutnie. Tak, nie, Jurty Starszyzny absolutnie mi się nie przydadzą. W co teraz idziemy? Wysłannik został odkryty. Czekajcie. Tutaj technologia oczywiście. Pozwala i tak dalej, ale ja potrzebuję pole szkoleniowe lansierów, obozowisko piechurów i nie, ja chcę do walki w zwarciu konnicy. Cykowala, obozowiska piechoty. Gdzie ja będę? Jeszcze raz. Strzelnica. Aha, to jest w ten sposób, okej, dobra. Ja będę potrzebował tego bodajże, żeby potem mieć lepsze, czyli tutaj łucznicy, urscy. Dobra, no to będziemy chcieli, ale najpierw te trzy tury, żeby koszty trzymania, bo to nam bardzo się przyda. To będzie spokojnie 300 albo 400 nawet dodatkowych pieniążków dla nas. No w tym miejscu to na pewno jurta wojowników by się nam przydała. Pasterzy nie, starszyzny nie, jurty rzemieślników także. Wojowników nam jednak będzie bardziej przydatna, bo w tym miejscu nie mamy w praktyce ani jednej dobrej tutaj miejsca rekrutacji. Tutaj zaraz będziemy mieli kolejne miejsce, żeby sobie móc wybudować coś lepszego, względem to, że już mamy jurty. Ja będę chciał na pewno arystokratów, szlachetcy, bojownicy, agaryscy. Agatyryscy, Boże. Tak, nie no, gwędziarza nie, na pewno arystokratów będziemy chcieli. A z jurty starszyzny, jak już to sobie zniszczymy, rozbudujemy sobie co innego jeszcze.
To. Tak, to co? Czekamy sobie jeszcze na tutaj przychód, tak, na rekrutację i wyruszamy w tamtą stronę. Zakończmy turę. Tak naprawdę teraz wojska przeciwników się w miarę rozpierzchły i to jest świetny moment na to, żeby wyjść tymi naszymi dwiema potężnymi armiami. A te dwie armie są w stanie naprawdę przyjąć bardzo mocny impet na siebie. Trzecia to tak naprawdę skautowie ewentualnie, czyli zwiadowcy, tacy, którzy mogą, znaczy zwiadowcy, bardziej jednostki, które będą nam w bitwie asystować. I to asystować w bardzo mocnym znaczeniu tego słowa, czyli tak naprawdę jedyne co, to jakieś tam wejście na plecy, drobne wejście na plecy oczywiście. Nic więcej. Co tutaj się dzieje w ogóle? Czy Gepidowie, gdzie wy będziecie szli? Czy Gepidowie mają jakieś super stosunki z cesarstwem? Że ich nie atakują? Zaraz sprawdzimy sobie dyplomację. Zaraz sprawdzimy sobie dyplomację, ale najpierw będę chciał jednak tych Arwenów rozwalić. Arwenów czy Antów? Ich żądania, ich propozycje. Dacie nam 1000? Jak mi dacie 1000? Albo wie, kontrofersywa. Dobra, 1200? Mi się każdy grosz przyda. Przyjęta, super. Ładnie. Spokojnie ci... Zaraz od tamtych wyciągniemy jeszcze pieniążki, żeby nie mieli z nami wojny. Spokojnie, spokojnie. A jak nie, to tych gepidów po prostu... Wejdziemy teraz na te równiny, w tej turze już. Jak widzicie, na razie polityka nam się opłaciła, takiego zachowawcza w tej chwili, ale zaraz rozpętamy to piekło. I pomyślałem sobie, znaczy po poprzednim odcinku pomyślałem, kurde, wszyscy próbują nas robić w chuja. W takim razie spalmy wszystkich. Nie będziemy brać tutaj okupów ani nic takiego, po prostu będziemy szli i mordowali. Wciągnąć takiego wysłannika i tutaj gdzieś się zburzyło, tak, w tym miejscu i tak. Przestrzeń wspólna, czy mam coś takiego? Zwojowników, zakusz. Nie. Nie wiem, czy to nie wspólne. Jurta starszyzny. Aha, to jest to. Ale jurty rzemieślników. To by mi się przydało w tym miejscu. Chociaż przestrzeń wspólna. Nie wiem, jaki to jest wpływ. O, 8. To nawet nie potrzebuje przestrzeni wspólnej. Po prostu jurty rzemieślników. To jest jedna rzecz. Dwa. Coś mi tutaj mogę jeszcze wybudować? Nie. To tak. Pach, raz. Jak to jest w ogóle? O, prawie pełna armia. Bez szansą nasi przeciwnicy. Kurde, myślałem, że to armia tak się skryła pod naszymi murami. Naszymi murami. Murami, jak to powiedział. Ho, ho, ho. No nie no, murów to my nie mamy. W ogóle ciekaw jestem, czy to... Nie, na pewno nie będziemy mogli, jak rozwiniemy sobie. No to jest niemożliwe. Gdzie ja mogę jeszcze się ruszyć? Tak, żebym mógł się rozstawić. To jest podstawa, pamiętajcie o tym. To jest podstawa, żeby tutaj tak się ruszać, aby móc jeszcze mieć wsparcie swoich sojuszników, ale żeby móc się rozstawić. Bo zawsze wtedy można budować, tak jak tutaj jurty rzemieślników, jedna tura. I tutaj coś jeszcze mi się jedną turę buduje, co prawda. Tak, jurty wojowników, tak, super. No w tym miejscu to ta armia jest zdecydowanie najpotężniejsza. 4 oddziały chuńskich łuczników konnych, bardzo dużo kawalerii i fajna piechota. Ta piechota zaś jest bardziej nastawiona na walkę faktycznie z inną piechotą, ale taką bardziej już słabszą, bo są tu bardzo tanie jednostki. Na przykład Germanie mają po 200, po 300 sztuk złota, no ale to jest zupełnie inna kampania. Pamiętajcie o tym, że nie będę nawet tego ładował, bo ta encyklopedia jest tak zjebana, że... Dziękuję. Cholera. Choroba. Nie wybiera. Damy sobie troszeczkę większe. Tysak, tutaj przyrost maleje. I tak, współczynnik 4. 3. I 1. A wszystkie mają 100, więc spokojnie mogę zwiększyć podatki. Nawet mógłbym chyba na więcej dać i potem ewentualnie zmniejszyć na to, skoro teraz mam współczynnik dodatni tak bardzo. Ale rozwój jest bardzo mały. Ale dajmy. Na coś takiego. Uldynie. Nie spodziewałem się. Jesień. To
Teraz będzie zima. O, zobaczycie zaraz, co to będzie. Jakie jest minus? Minus 3, minus 2 i minus 5. Spokojnie. Te 723 sztuki złota bardzo mi się przydadzą, a ta jedna tura tak naprawdę nie zrobi na nas większej straty nam to nie da. Już niedługo rozpoczynamy kolejną kampanię z innego Total War'a, mianowicie z Total War Medieval 2 Divide and Conquer The Third Age. Na tej modyfikacji sobie zagramy, zresztą sami wybraliście ją. Co jeszcze mogę takiego ciekawego powiedzieć, to, że planujemy kampanię multiplayer z pewnym panem. Znam jego nick, ale nie wymawiam, dlatego że kaleczę i wolałbym tego nie robić. Co ten Rzym? Nieważne. Straszny kocioł tu się zrobi, gdyby oni ze sobą walczyli, byłbym w siódmym niebie. Oj, to by... Tyle mielibyśmy różnych propozycji, opcji, rozwiązania, jakichkolwiek walk. Ojej, to wszystko by spłonęło. Wszystko. Co nie zmienia faktu, że tak czy siak wszystko spłonie, prędzej czy później. Zresztą za dwie tury będzie bardzo fajny, w sumie za jedną, bo nie licząc tej tury, będzie fajny event. Zresztą zobaczycie, o co tu chodzi. Taki tam spoiler, ale w sumie ten spoiler to nie spoiler. Cholera. Aj, przeziębiony jestem i tyle. Zresztą na pewno słyszycie to po moim głosie. Ej, tego Bogu nie wyeliminowali w ogóle. Kiedy ten patch wyjdzie? The question is, kiedy wyjdą patche w końcu, które będą tą grę optymalizować, naprawiać i w ogóle. Ja gram na maksymalnej chyba wydajności. Działalność wrogiego wysłannika. No chyba, rezultat sukces. Frakcja zniszczona. O, chyba ci nasi sojusznicy. Nasi, przepraszam, przeciwnicy. Opracuj technologię. Bieda słabym. Gdzie to jest? Majątek plus 5 budów kulturowych umożliwia jurta wodza. Nie przyda mi się to teraz. Teraz przyda mi się zdecydowanie pole szkoleniowe lansierów. Co mi da 3 tury i kolejne tury. Oj, trochę tego będzie. Dobra. Podatki przede wszystkim w pierwszej kolejności. Ale na te, bo już idziemy do przodu. Ktoś tu awansował. Harton. Witaj. Co to daje? Bogactwo plus 10 z budynków hodowlanych hordy. O, to mi się przyda przy tobie. I czy masz jakieś debuffy? Nie masz żadnych debuffów. Więc zasięg ruchu na mapie kampanii. Jeśli mamy jakieś debuffy, to oczywiście trzeba je jak najszybciej wyeliminować. Ruszamy na północ, moi drodzy. Moi drodzy widzowie, ruszamy na północ. Ten ma, widzicie, że ten ma bardzo duży, w sumie dużo punktów ruchu. Czy oddalanie się tak bardzo jednej hordy od drugiej jest dla nas na plus? Raczej nie, dlatego się... Czemu w ogóle macie takie małe... Tak mało ruchu? Macie chyba mało konnicy, to dlatego. Ale tutaj nie ma nic, co mogłoby nam zagrozić, więc jest super. Zastanawiam się, czy plądrowanie sobie dało. Rozumiem, jest 5 plądrowanie. Prenicy, od publiczny minus 3. Zdyszana, hordę jeszcze rozbić. Nie, to obóz będzie lepszy. No i oczywiście obóz. Chyba, że... Nie, nie chce mi się. Nie. Znaczy w tej chwili to nam się nie opłaci po prostu. Nie wiemy, jakie po ostatnim plądrowaniu tutaj, ile tam się zwróciło. Więc, no sami możecie zrozumieć. I tu chyba jedna tura, tak? A nie, tu już mam. I w tym miejscu jurta przędzarza. O, to jest bardzo taki dochodowy, ale majątek plus 5 budynków handlowych. Wytwórca kół. Tylko czy te budynki handlowe to mi dadzą? Metalurg i... Cieśli. Onager, przepraszam. Onagera bym chciał. Chciałbym. Wiecie co, zrobimy tak. Jedna tura. I właśnie, zresztą event zaraz będzie. No to zakończmy turę, żeby nie przedłużać. Jednego przeciwnika z głowy mniej. Mamy, więc jest ok.
Zaraz zrobimy tam takie bardzo niefajną rzecz. Taką bardzo niefajną rzecz. Coś to coś. Problem tak naprawdę tych wszystkich frakcji, z którymi walczymy, to to, że wchodzą w tryb hordy. One uciekają przed nami. W momencie, kiedy zniszczymy im, to się powinno być tak, że uciekają przed nami. Niestety tak zazwyczaj nie jest. No my im zniszczymy miasto, oni sobie większymi armiami uciekną, albo prędzej czy później będą próbowali dwiema armiami ścisnąć naszą jedną. Dlatego nie jest to najprostsza kampania, ale na pewno nie odpuścimy im wszystkie prowincje, które będziemy najeżdżać, będziemy niszczyć. Jesteśmy w końcu Hunami, a zatrzymamy się jedynie na takim prawdziwym przeciwniku, jakim będzie Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie. Następnie najedziemy na tereny ówczesnych, dzisiejszych Niemiec, czyli tutaj na Germanię. Najedziemy na pewno też Polskę, ażeby tam zrobić trochę rozpierdziel na Śląsku. A potem, znaczy na północ raczej nie będę się pchał. O, dzień dobry. Czyli jednak mnie atakują. Nie wiem skąd oni się tu wzięli. I w tej chwili nie mogę z wami walczyć. Ej, no gdzie ty uciekasz, kretynie, nie w tą stronę. Ale zaraz stoczymy z nimi bitwę, zobaczcie. Odpuścili, więc jest bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę. To nam się na pewno przyda, że jednak nie gonią naszych kolejnych armii. Na pewno będziemy teraz tą bitwę toczyć. Mamy 16-17 minut nagrania. Takie bitwy zazwyczaj trwają 10-15 minut. Spokojnie. Spokojnie damy sobie radę. I jeszcze właśnie event. Zapraszam Państwa do eventu. Aż się zamilkł. A nie, przepraszam. Bo to jest właśnie moja kopia gry Total Ratilla. Zobaczcie, co się dzieje z filmami. Nie ma sensu tego prowadzić, niestety. Przykro mi. Attila, dokładnie. Narodził się Attila. To samo w tym filmiku było. Co jest nie tak z Total Ratilla? Jednym się nie włącza gra, inni mają najpotężniejszy sprzęt i nie działa im. W ogóle na przykład nie mogą odpalić gry, u mnie filmy w ogóle nie działają. Więc tak, byłem człowiekiem, który narodził się, by wstrząsnąć narodami świata, pod strachem wszystkich krain, które imię wzbudzało lęk w sercach całej ludzkości. Na dalekim wschodzie, pośród zamieszkanych przez Scytów pustkowych, narodzi się potomek królewskiego rodu Hunów. Dziecię to, które w przyszłości dokonać miało wielkich czynów, nazwano Attilą. Znaczy ten człowiek stracił do nas zaufanie, jeśli chcemy uniknąć wojny domowej, musimy znowu pozyskać lojalność. Cele zrealizowane, dostaliśmy 4000. Teraz musimy czekać i tak, op. Kontrolę minus 2, postaci biorę ślub. Wtedy dla Uldina. Interweniuj. Nie chcę tracić. Ale ciebie na pewno trzeba będzie ogarnąć. Nie kurde, jak tylko ty masz problem, tak? Cholera. Ty masz pozyskać lojalność tego pana. Przecież w sumie to i tak nie ma armii, więc... tak a propos. Ale no już pomijając ten fakt. Dobra. Czas roztoczyć jakąś bitwę, co nie, panowie? Tutaj tak. A więc dzień dobry. I gdzie pan ucieka? No i proszę pana. No to może pan? I nagle mam jedną armię do dwóch. Kurwa mać. I weź ich, a sprowadź, i nie można ich sprowadzić dalej. Cholero, głupiety. Zobaczcie. Jak to jest, że nie mogę podprowadzić mojej armii na tyle blisko? Nie, i teraz są trzy armie, tak? Powinny być. W zasięgu. Ale nie dwie. Czekaj, zrobimy tak. Ta i ta mniejsza kontra ich te dwie. To jakim kurwa cudem ja mam sprowadzić tam tą armię pierdoloną, kurwa. Sorry, zdenerwowałem się teraz, ale... Dajmy ich tu. I teraz zaatakujmy. O, jest super. No to teraz stoczmy sobie potężną bitwę. Nie, ale ten bóg... Nie, to ewidentnie jakiś bóg. Bo niemożliwe, żebym nie miał w zasięgu tej armii, kiedy była tak samo. Widzieliście, że była na końcówce okręgu. Będzie wielka bitwa. Mam nadzieję, że ten głos się nie spieprzy. Jeśli się spieprzy, no to sorry, ale...
zrodził się bicz Boży, osiągnięto, odblokowane osiągnięcie. Słuchajcie, więc potężna bitwa, nie wiem jak to będzie z wydajnością mojego sprzętu. Obawiam się, że może zasłabnąć. Ale tak, jeżeli tamten nagrywanie dźwięku wtedy było spowodowane najprawdopodobniej tym, że po prostu podczas bitwy bardzo dużo spada wydajność komputera i tam stracił jakiś czas, milisekundy, to teraz może się ten błąd pojawić. Dlatego nie będę jakoś dużo komentował. Jeżeli zaś to było spowodowane jakimś tam błędem programu, to nie martwcie się, przeinstalowałem, powinno być git. Ostatni odcinek był naprawdę w bardzo dobrej jakości, więc powinno być naprawdę super. No ale teraz to już będzie potężna bitwa. Boże kochane, ładowało mi się 10 minut, dosłownie. I... Czekaj, nie, bo jeszcze deszcz to jest dodatkowe 50... Nie no, 5 FPS-ów mniej, a jak będę miał 3, to już będzie minus 2. Łącznie. O, brak opadów, raz mi się wszystko. Nie, tragedia. Ładowało się tyle, że Fraps mi nie wytrzymał i zdechł. Na serio. To jest śmieszne, ja wiem. A raczej, no tak, śmieszne. No, w sumie chciałem powiedzieć, że absurdalne, ale to na jedno wychodzi. Wręcz. Tak, nie ukrywam. Fraps mi zdechł. Po prostu wyłączył się podczas nagrywania. Ale na szczęście ja też się wnerwiłem dość ostro na to, jak działa ten zajebisty... Znaczy ten zajebisty, to coś. Stąd idą jego posiłki? Nie, jego posiłki... Skąd są jego posiłki? Wiecie co, trzeba jednak zrobić tak, że... Przykro mi, ale trzeba zrobić tak, żeby te armie jednak były razem. A, on posiłki ma stamtąd. A wiecie co, nie? Back. Tu. Stoimy. Tam są nasze posiłki jakieś. Boże, oni już nie grają. Zobaczcie. Ja już mam 15 FPS-ów. To jest największa bitwa, jaką możecie zobaczyć w tej chwili, taką. Ajaj, straszne rzeczy. Nie wiem, czemu te jednostki się tak śmiesznie rozłożyły, tak. Grupa. Zaraz ich ustawimy spokojnie. I z tej grupy pewno sobie odejmiemy to i tutaj ich damy. To chcę tak ustawić, żeby po prostu w jednym momencie mój komputer zginął. W momencie, kiedy będę ich atakował, żeby w jednym momencie doszło do ataku i wtedy mój komputer na pewno umrze. Jeżeli pieprzone to zaczną atakować. Zmieniłem gamma i nadal jest ten problem, czy nie ma? Kaszlą tak jak ja. Tylko oni pewnie kaszlą od tego, że dlatego, że palą, a nie dlatego, że tak to już jest. Dobra, wiecie co, przyspieszmy sobie tempo. A te oddziały po prostu niech sobie tak, w tym miejscu niech się tak ustawią. One są niewidzialne, prawda? W szybkim ruchu, ale to tam tak naprawdę nic nie powinno się zdarzyć. Te oddziały niech też będą jako grupa trzecia. Te oddziały niech będą jako grupa czwarta. Ja i tak będę używał troszeczkę inaczej, spokojnie. To nie jest tak, że tak to będzie wyglądać i już. Trzykrotne tempo, no serio, jesteście pewni? Wiem, że wy normalnie idziecie. Dobra. To będzie to potężna bitwa. Oni, mam wrażenie, że pod względem liczebności... Oni będą mieli bardzo podobną, jak nie większą. Ale mamy bardzo dużo konnicy i już widzę, że ta konnica będzie mi się przydała. Przyda mi się na pewno tam. Ta z lasów na pewno mi się przyda. I będzie trzeba tak uderzyć piechotą naprzód. Na pewno. Nie trzeba tak piechotą, naszą cięższą piechotą, która jest odporna przeciwko pociskom, na bok. Konnych łuczników na bok. Kolejnych konnych łuczników. Czy ta armia ma konnych łuczników? Czekajcie. Nie ma konnych łuczników, czyli tak, tych konnych łuczników, których tutaj jest trzy oddziały, też trzeba będzie na bok rzucić. Cała piechota do przodu i lecimy. No dobra, w takim razie zróbmy to troszeczkę inaczej. Tak, raz, dwa, trzy, cztery. Koniec grupy i robimy tak, piechoto. Raz, plus raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Grupa. Jedziecie tu. Nie speedem. Może jeszcze raz weźmiemy was bez grupy i teraz rozstawimy.
Tak przynajmniej to powinno wyglądać. Rozumiem, że nie będziecie biec. Super. Dziękuję wam. I teraz tak. Ta konnica. Tu. Ta konnica strzelecka to jest grupa numer 3. Ona sobie jedzie tam. Oczywiście panowie, nie śpieszyć się. Nie śpieszyć się, bo będziecie bardzo potrzebni nam w bitwie następnie. Ta kawaleria będzie mi potrzebna w tym miejscu. Także jako grupa. Strasznie długa ten odcinek będzie. Czuję, że będzie bardzo duży też. I wy, bez generała, stanowicie kolejną grupę, która tym razem będzie stacjonować w tym miejscu. Generał 1, w ogóle, gdzie ty jesteś, generale? Ty jesteś już w tej grupie? Ty nie należysz do tej grupy w takim razie. Ty jesteś teoretycznie w tej grupie, ale nie będziesz do niej należeć, nie licz na to. To dziwnie jakoś się tak ustawiło, dobra. Więc tak, wy i wy. Stanowicie jako grupę, ale tylko dlatego, żeby was rozłączyć w tej chwili. Więc tak. Czemu ta kawaleria nie została... Nie, to jest ta kawaleria. 2, 3, 4, 5. Wy stanowicie grupę i idziecie w ten sposób. No dobra, nie już. Ty pojedź do nich tak, w ten sposób. I teraz stanowicie też... Tak się będziecie przemieszczać. Sorry, że to tak długo trwa, ale... Nie mogę postąpić inaczej. I wy będziecie stanowić jako konnych łuczników kolejną grupę. Będzie to będzie... Naprawdę, nie. Ogarnięcie tego jest cholernie trudne. I czy jest jakaś jeszcze oddziały bez grupy? Do jakiej wy grupy należycie? A wy? Do której grupy należycie? Do tej? Od kiedy? Czy ja wam kazałem należeć do tej grupy? Nie. Macie teraz kroczyć razem z tymi naszymi konnymi łucznikami. Generał za nimi, oczywiście. Dobra. Niech się zacznie zabawa może. Co wy robicie, kurwa mać? Czy ja wam kazałem się... Przynajmniej kazałem się przed kim ustawić w ten sposób? Jesteście grupą, macie się ustawić w ten sposób. Jest trzykrotne tempo. Dobra, pewnie zrobię wcześniej trochę cięcia, no ale okej. Okay. Konnica nasza niech już tutaj zaatakuje. To jest raz. O, już coś się dzieje. W takim razie na razie trochę cofnąć się. No, trzeba ogarnąć tę bitwę, żeby jak najmniejsze straty. Co jest? Ej, czemu nie działa mi? Hello? Gro, kurwa, nie kraszuj się. No skrasowała mi się gra, kurwa, mać. Zjebani, no. Nie ogarnia już. Dobra. Boże kochany. Ja nie wiem, jak ja to ogarnę. No ale okej. Jedziecie dalej? Tutaj. Ta grupa jedzie tutaj. Wyjedziecie sobie za nimi jako generał. Ten generał ma stać tylko na wzgórzu. No już nawet buffów masz nie dawać, ty po prostu masz przeżyć, bo czuję, że będzie z tym problem. A tak... Wy w takim razie idziemy tutaj na plecy. Zdecydowanie na plecy. I dobra. Czuję, że tak czy siak wytnę to całe przygotowanie. Albo już wyciąłem i wy teraz słyszycie od tego momentu na przykład to co robię teraz w tej chwili. Dobra. Biegiem, nie mamy czasu. No dobra. Rozpocznijmy koncert. To zróbmy to tak, żeby jednak ta piechota nasza przyjęła większość uderzenia. Cały impet najlepiej. Więc do przodu. Tutaj widzę, że już troszeczkę oberwała. A ta piechota? I dajmy jedno. Tempo 1. Super. Dobra. Niech rozpocznie się impreza.
Tutaj tych. Wy tutaj, a wy idziemy dalej. Co teraz? Ta kawaleria. Niech tutaj się przejedzie. W ogóle dajmy pauzę, bo ja nie muszę to ogarnąć, więc tak. Idziecie tutaj wzdłuż. Wy idziecie tutaj wzdłuż, więc atak. A wy się na razie przemieszczacie w tą stronę. Wy robicie wpierdziel tu. Wy zachodzicie im na plecy. Tamta kawaleria bardzo. Tutaj ona zrobi grę. Ona zrobi grę do przodu. Koniec pauzy. Wszystko ma biec. Wszystko ma walczyć. Zgadnijcie, ile mamy FPS-ów. No tak jakbyście strzelali. To ile myślicie? 2, 3, 5, 10. Wstecz! Pojawiła mi się ich piechota. I to ich piechotę musimy zaatakować. W ten sposób. Jeden oddział padł. Zajmijcie się tym. Raz, dwa. To oddziały kawalerii tu. To też jest kawaleria strzelecka. Oj, źle. Tutaj. Bardzo szybko atak przeprowadzić, proszę. Raz, dwa oddziały kolejne. Tutaj. Rozpocząć atak. Tu. I tu. Oczywiście biegiem, panowie. To jak teraz zagracie, to będzie... To będzie stanowić o tym, czy przeżyjecie, czy nie. Tutaj jest bardzo duży problem. Nasza kawaleria w końcu w takim razie... Teoretycznie samobójczy atak, a w praktyce może dać nam bardzo dużo. Ponieważ ta kawaleria... Wesprze naszą dzielną piechotę. Do boju. Może nie na nich. Tutaj. Te oddziały tu. Biegiem. Wy tu. Wy tu. Kawaleria nasza tu. Biegiem. Teraz. Razem. Tył. Tam cały czas ostrzeliwać. Tutaj wy atakować ten oddział. Generale tu ten. Ale trudno jest to ogarnąć. Wierzcie mi. Wierzcie mi. Ogromna bitwa. Dostajemy troszeczkę. Ta nasza kawaleria tutaj szybciutko, bardzo szybciutko. Nasze jednostki są po prostu słabsze od ich jednostek. Dziwne. Dziwne, ale nasze jednostki są słabsze od ich jednostek. Piechoty. Nasza kawaleria także dostaje troszeczkę. W takim razie tył. Widzę, że ich oddział jest zagrożony germańskich poborowych. Zniszczyć tych germańskich poborowych. Ta kawaleria tutaj zdecydowanie będzie krwawa bitwa, duże straty, ale nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej w tej chwili. Zniszczyć. Nie ma czasu na czekanie. Wymorzenie tych. Tutaj. Tu. Atak. I tutaj ci wrócili do walki. Super. Ładnie, kolejni padają. Kolejni przeciwnicy padają. Super. Generał. Swoją obecnością. Fascynować. Kolejny oddział, który ja nie wiem, co się z nim dzieje. Czemu tam nie walczy ani nic. Biegiem. Co tu się dzieje? Buffy. Generał, gdzie jest jakiś generał? Biegiem. Wracać się, wycofać. Zdecydowanie nasza piechota to jest... No właśnie, to co mówiłem, tak naprawdę nasza kawaleria bardzo dużo, za dużo nie zrobi, ze względu na to, że... No kurczę, to jest kawaleria przeciwko włócznikom? Serio? No to nie jest dobry pomysł. Zdecydowanie. Zniszczyć generała tutaj, poproszę. Gdzie jest nasz przywódca? Tu jesteś, szybko, biegiem. Dobra, to jest bitwa wygrana. Zdecydowanie w tej chwili bardzo dużo przeciwników ucieka. Już. Tutaj tych. Ten oddział.
Uciekać, 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 uciekać. Gdzie macie potężny strzał? Tu i w niego. Ten oddział ma zaszarżować na przykład tutaj. O, co tu się dzieje na środku? Widzę, że to jakieś problemy są. W takim razie zniszczmy jeden oddział po drugim, bo inaczej tutaj będzie problem duży. Który? Na pewno nie ten generał. Czyżby Kurdiak? Czy jak on tam się nazywał? Ten generał, gdzie on jest? Tutaj najwięcej naszych jednostek dostanie wsparcie. Oni już się załamują, trzeba ich wybić. W momencie, kiedy przeciwny oddział się załamuje, nie można czekać. Nie można czekać, zdecydowanie. To jest głupota i to jest tak naprawdę niszczy wszystko. Wszelkie plany i marzenia o zwycięstwie. Super, generał przeciwnika nie żyje. Kolejny oddział do kasacji. Oj, zwycięstwo, o Boże. Boże, jakie to było zwycięstwo. Krwawe, w ogóle to było żałosne z mojej strony, większość posunięć. Znaczy żałosne. Powiem tak, za dużą ufność w piechocie pokładałem, która jest strasznie kiepskawa. Trzykrotne tempo, wybić wszystkich po prostu. Dobra. Wybić, ale będzie super doświadczenia, to powinno być milion. Milion. Ale trochę strat mieliśmy własnych. Dobra. Zakończmy bitwę. Triumf, ale jakim kosztem? Walczyło, straciliśmy 1600 żołnierzy. 600 żołnierzy dużo, a on stracił 4000. Piechota, zobaczcie, u nas piechota nic nie zrobiła. Kawaleria. Kawaleria, tylko i wyłącznie kawaleria u nas zrobiła bardzo dużo. Onager u nich jeszcze dużo zrobił. Dobra, piękna bitwa. Uważam, że chyba najlepsza, jaką w tej chwili w ogóle na kanale uświadczyliście do tej pory, na pewno. Być może najlepsza, przynajmniej do tej pory na polskim YouTubie. Bitwa oczywiście w polu. Potężna, wielkie starcie. 3-8 tysięcy żołnierzy. Komputer zdychał, ale dał radę. Dał radę. No tak patrzę, do kasacji będzie parę oddziałów niestety. Ale ta piechota nie, żal po prostu. Ta piechota nic nie robi. Ta piechota nic nie robi, naprawdę. My potrzebujemy znacznie potężniejszych oddziałów. One tak się szybko padły, że moja kawaleria musiała wkroczyć, żeby tej nie runęła cała nasza strategia. I potrzebujemy więcej oddziałów kawalerii strzeleckiej. Ja to wiem, nie musicie mi tego mówić. Po tej bitwie dużo już wyciągnąłem. Ale który generał nam padł, to zaraz zobaczymy. Na pewno nie. Chyba ten, który akurat był tak niesamowicie nieufny. Jaka szkoda, kurczę no. Straszne rzeczy, wam powiem. Uwaga. Koniec. Potężna bitwa. Chciałem to usłyszeć. Jeden oddział. Tylko jeden oddział do kasacji. Ojej, jaka szkoda. Wciel do armii plus 12%. O, to by było dobre. Że jaka szkoda, żeż ten. A to ja potrzebuję generała. O, mogę już. Nie chcę akceptować. Kogo mamy do wyboru? Lojalność 5, lojalność 6. Co to jest? Lojalność 4. Coś, co by było bardzo lojalne. O, ty masz. Nie, to nie jest lojalność. Masz po prostu wpływy. Ty masz lojalność 6, ziomuś. Tylko ty masz wpływy minus 1. 10 sztandaru. Szansa na posiadanie dzieci 20% zapał plus 1. Ty mi się przydasz zdecydowanie. Chyba, że ty masz jakiś fajniejszy zapał plus 1. Przebiegłość minus 1, lojalność plus 1. Ciebie jednak chcę. Dobra, moi kochani. W tym miejscu kończymy odcineczek, bo to jest za długi. No i była piękna bitwa. Zostawiacie lajka, bo to wymaga lajka. Trzymajcie się, ciepłutyńko oczywiście. Pa, pa.